Szybko do środka. Fake! Nie no, jesteśmy w jego... Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, gdzie się zagramy sobie. Chyba, że nie zagramy. No dobra, już chyba wszystko działa. Generalnie jest jakaś awaria mojego dostawcy internetu. Dzisiejszy film jest nieco wyjątkowy, ponieważ pierwsza sprawa jest taka, że jest to pierwszy film nagrywany na kanał Edek Plus, tak z zamysłem. Nie jest to żaden shot czy coś takiego. No i druga sprawa, sobie pamiątkowo nagrywam film z kamerką. Raczej na co dzień nie będzie takich filmów, ale stwierdziłem, że za pół godziny idę do fryzjera, to sobie na pamiątkę zobaczę, żeby potem móc zobaczyć, jak wyglądam i tak dalej. Tak po prostu, na przyszłość. A no i to będzie taki format Progress League, więc tak, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Dobra, dołączę do pierwszego spotkania, także coś dzisiaj zagramy. Pierwszy przeciwnik tutaj, konsolowiec, nick ciężki do przeczytania, Lay Medi, nie wiem, powiedzmy, że tak. Albo I am Medi, dobra, nie, przepraszam, I am Medi, to jest chyba jego nick, tutaj Energy, dobra, mniejsza. Gramy na pełnej. Format myślę, że taki jak z Progress League'a i pewnie, nie wiem, czy rzuciło się to komuś w oczy, ale zmieniłem rozmiar tych takich ników przeciwników na 140% z 200. Nie wiem, czy tak będę grał, po prostu miałem ochotę coś zmienić i tak to sobie przestawiłem. Dobra, wiem, że kamerka pewnie jest nie za dobrze ustawiona, wiem, że coś tam jeszcze może być nie tak, ale... Trudno, no i nie, no, przeflipował nade mną, w sensie ja za nisko zrobiłem flipa, strzelił nade mną, nie przeflipował. On ma ping, jest to prawdopodobnie Arab jakiś. Bardzo często to mówię, ale taka prawda, że to prawdopodobnie Arab. Uderzymy mocno piłkę, on to wybił. Gin, czy coś? Okej. Dobra, on może uderzyć na naszą bramę, ale z tego nie będzie większego zagrożenia. Chyba, że wleci i to dobije, ale nie ma do tego odpowiedniego nastawienia kąta. I jak nie zepsuje, to mamy 1 do 1, czy zepsuje? Dobra, nie zepsułem, 1 do 1. Też jestem aktualnie bardzo nieprzyzwyczajony do kamerki, więc też pewnie będę dziwnie wyglądał, dziwnie się zachowywał, ale mniejsza z tym. Wygrajmy po prostu spotkania. Dobra. A no i zapraszam na streamy, bo to jest w zasadzie taki kanał, zwykle highlightsy ze streama, czy tam po prostu klipy z jakichś tam prywatnych gierek. No, ale to, żeby nie było, to zapraszam. Tam będziecie mogli zobaczyć, co się stało z moją czupryną. Bo takie jak mam teraz, to nigdy w życiu nie miałem i obstawiam, że szybko bić nie będę. Albo może nawet nigdy już taki nie będę miał, nie wiadomo. Okej. Taktyczny fake kickoff. On sobie podaje nam piłkę. Dobra, podbijmy. Chciałem go zniszczyć, ale się nie udało. Dobra. To jest niegroźne. Ale jak on robi takie akcje, to też sobie polecę. Dobra. Nie! Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, nieważne, nierozgrzany jestem. Ale co on robi? Co za dureń? A co ja robię? Dobra, nie będę się kompromitował. Jeszcze bardziej. Nie, to była największa padaka, jaką ostatnio widziałem. Ale no cóż. Już zwykłe nagrywki nie sprzyjały, a co dopiero z kamerką? Najesz Ahmed. Czemu Ahmed? Nieważne. Wejdzie? Wejdzie do bramki! Nie no, nie przegramy na tego gościa, jest tak beznadziejny i wygrywa z nami. To znaczy remisuje, ale to dla niego jak zwycięstwo pewnie. Pozycja pochyła do monitora. Mamy trochę czasu. Dobra, kopnijmy sobie do lewej. Fake. On nie trafił w piłę. Podbijmy wysoko. On się wywali, albo nie, albo zrobi cleara życia jeszcze na lagu. To my zróbmy bramę życia. Dobra, nie była to brama życia, ale całkiem fajny flip reset. Aż poleciałem w stronę monitora głową, żeby się przyjrzeć temu. Okej. A w ogóle ten, do miniaturki coś trzeba. Zapisać replay. Dobra, ja skaczę szybko, bo zaraz by się to źle skończyło.
Piłka się tak odbije, że bezpośrednio nie kopniemy, ale tutaj nad nim piłeczka i mamy opena. Mam nadzieję, że już nie będzie takich wlewów, bo zaczęliśmy od dwóch akcji grać całkiem przyzwoicie. No i co? Gościu dostaje w pierdziel. Dopóki działa internet, to wszystko git. Jak przestanie działać, to trochę lipa, bo nie zdążę nagrać odcinka przed wyjściem. No ale działa. O, jeszcze kopa dostał, pięknie. Dobra, zbieramy przyspieszenie, zagrajmy sobie do lewej na spokojnie. I mnie kusi jak zawsze. Dobra, to było głupie, bo on i tak był tam ustawiony. Ale nagrywamy odcinek, wygrywamy, to YOLO. Dobra. Gościu, nie rób tak, bo mnie irytujesz, ale mocny flick. Ła! Dobra, przebitka nad nim. Znowu. Mhm. Ała, ale nas obróciło w ogóle. Dobra, lecimy na pełnej. O, udało się to tak fajnie podbić. Ten strzał był słaby, ale on jest i tak w niekomfortowej sytuacji, więc nie wyszło tak źle. Dobra, cofnijmy się. On z tego nie uderzy mocno. Wcale nawet nie uderzył. Nie no, wygrywamy to spotkanie. No naprawdę, też nie gram oczywiście rewelacyjnie, ale... Ale no, trzeba wygrać. Dobra. Też dajcie znać, czy chcecie więcej takich luźnych odcinków na tym kanale. W sensie, na ten kanał to będą praktycznie same klipy i luźne odcinki, czy tam jakieś wycinki, ciekawe spotkania ze streama. A czy też nagrywać tutaj filmy właśnie w takim formacie, progres ligowym. 5 do 2, dobra, wyłaź gościu, bo czas leci. Czy nie wyjdziesz? Dobra, wyszedł, to lecimy do kolejnego spotkania. Drugi przeciwnik, Jacal 3C, albo Jacalec, nie wiem jak to się powinno czytać. W każdym razie musimy go pokonać, to sromotnie. Dobra, kopniaczek. Taki, żeby się wywalił z boosta. Dalej mamy kontrolę pełną. To było słabe, bo za wcześnie wyskoczyłem, już nie miałem do wykonania drugiego flipa. Przez co to uderzenie nie miało żadnej siły, jeszcze teraz się wywalam. Dobra. Zaraz będzie skupienie, to ten gościu dostanie. Przynajmniej nie zaczął zbyt grubo. Ale ja za to z pełnej zacząłem od pięknego wylewu. Okej, ja cały ładuję coś takiego. Powinienem z tego strzelić gola. Ładnie zablokował i to leci na kontrę. Nie zdążymy się wrócić. Nie. Kurde, powinienem... Zaufałem, że zdążę strzelić, zanim zablokuję. Jakbym sobie odbił od zakrzywionego, to to by było dużo groźniejsze. W sensie od tego cornera. Nie, jeszcze kick-off przegrany. Policja. Przegrywamy 3-0, więc comeback zaraz leci. Na chillku. Jacalec. Dobra. Wznowienie nieprzegrane, czyli jak dla mnie wygrane. Tutaj nas straszy trochę, zagram sobie od tej ścianki. Ono robi coś takiego. Nie, no znowu nie trafiam. Przynajmniej boosta na mnie zabrał. Nie, no i sięgnął to. Serio musi powiedzieć skupienie, nie da się na kamerce za bardzo skupiać, nie nagrywając zwykle, ale... spróbujemy. Poleci full focus. Dajesz padalec. Dobra. Podobało mi się to zagranie. Nie wiem, co to miało znaczyć. Ta próba była bez sensu. Ale zaraz i tak nadrobię. Czuję to, że ten mecz wygramy. Kurde, no chyba, że będę tracił takie bramy, że na beznadziejne 50 bez boosta skakał. Nie no, serio, wygrywałem ten mecz, nie wychodźcie, zaraz lecę z nim. Dobra. Noż. Dobra.
Jazda, jazda. Dobre wznowienie i nadrabiamy. Cały czas... Nie poddajemy się, ale ten mecz będzie tak mocno w tyłek. Dobrze, że pierwszego trafiliśmy jakiegoś bobka. Dobra, fliczek w okienko na dobry początek comebacku. Nie no, ja chciałbym po prostu wygrywać wznowienia, albo nie przegrywać sermotnie. Zróbmy fake kickoffa. On się spodziewał i uderzył. Dobra, słaba piłka z jego strony. Zbieramy boosta i szybki kontratak. On nam poda tutaj. Po trochę prostopadle za bardzo, ale... Ale teraz nam podał. I ja mu przyjąłem piłkę centralnie na pysk. Nie wytrzymam zaraz. Dobra, podprowadźmy sobie piłę do prawej. Strzał po krótkim, nie do obrony, to znaczy by musiał prejumpować, ale to jest naprawdę bardzo dobra taktyka. Nie jedziemy z tym jacalcem. Dobra, wznowienie wygrane. Serio, leci comeback, ja nie ściemniałem. 6-0 to nie jest zły wynik jeszcze. Pamiętajcie o tym, 6-0 to jest kurde norma, żeby nadrobić. On teraz już ma pot w tyłku. No trochę mu schodzi pod susza po moich wznowieniach, ale... Ale to nie zmienia faktu. Jeszcze nie trafię na boosta. Jaki samobój! Nie no, on jest już naprawdę, on ma... Jacalec, padalec w gaciach. Nie no, naprawdę, to był jeden z lepszych samobojów, co widziałem. Zwłaszcza na jedynkach. Taki nieoczywisty i wygrywamy kolejne wznowienie. Szybko do środka. Fake! Nie no, jesteśmy w jego głowie, niszczymy go z 6-0 do 6-5. Wy nie wierzyliście, chcieliście po prostu pajaca oglądać, jak sobie gra. Kurde, ale będzie tytuł na odcinek. Nie spodziewałem się, że tutaj takie rzeczy się będą działy. Zbieramy przyspieszenie. I wywalamy się, zaraz mnie coś trafi. Wiedziałem, że on nic z tym nie zrobi, ale i tak się wywaliłem. Dobra, jedziemy do wznowienia jak człowiek. Nie, nie, nie! Kurde, już było tak dobrze. Myślałem, że się będzie spodziewał, że zrobię ten mój kick-off i nie zrobię takiego dziwnego wznowienia. No nie, no już było tak dobrze przez chwilę, ale widzicie przynajmniej, żeby się nie poddawać za szybko, bo... 6-0 nadrobione na pełnej. Jakbym tutaj lepiej przyjął piłę, to by już było szósta bramka dla nas. Wypierdzielaj, gościu. Okej. Proszę. Dobra, jest. Jeszcze to wygrywamy. Na chwilę znowu nam przestało iść, ale to żeby znowu sprawdzić, czy dalej... Czy znowu sobie nie pójdziecie, jak stracimy bramki. Okej. Dobra, gościu, uderzaj. Nie trafił. To można dobrze przyjąć. Nie przyjąłem dobrze, ale... Kto wie, co się zaraz wydarzy. On to nie, nie ma tego. Wejdź! Tak jest! 7-8 i minuta do końca. No, co się dzieje w tym meczu? Serio, nie spodziewałem się, że będzie tak równo. Baitowałem z tym, że easy nadrabiamy. Ale jak widać, nie do końca. No to jest strategiczne wybicie od ścianki. Fajnie by było go zniszczyć zaraz, ale nie da się. To znaczy, pewnie by się dało, ale on uniknął mnie. Dobra, panikuje Gostek. Ja spanikowałem bardziej, jak to było idiotyczne, że wyskoczyłem właśnie w taki sposób. Nie miałem najmniejszych szans na interwencję. Dobra. Już emocje biorą górę. Kick-off nieprzegrany. To się może źle skończyć. 30 sekund, 26 sekund na 3 bramy to jak najbardziej do zrobienia. Może w przypadku moich wznowień nie aż tak bardzo, ale dalej. Dobra. Zepsułem na maksa. Chociaż? Dobra, mamy czas, mamy czas. Jedna bramka z... Wystarczy w 15 sekund strzelić pierwszą bramę, w sensie w 14. I potem on będzie na wznowieniu
nie wiedział, co się dzieje. Dobra. 10 sekund mamy. 10 sekund na najlepszy comeback ever, jakby nas nie zniszczył. Dobra, wypierdzielamy z tego meczu, nie chcę go więcej widzieć. Przegraliśmy jednak, ale była dobra walka, nie wiem, mi się podobało. Ja czułem emocje. Możecie dać znać, jak wam się podobał odcinek. Tak wyjątkowo z kamerką, mam nadzieję, że aż za bardzo wam to nie przeszkadzało. Ja sobie po prostu będę chciał kiedyś boomersko powspominać, jak wyglądałem, czy coś takiego. No i przede wszystkim pierwszy odcinek z kamerką na YouTube'a nagrywany, więc to też jest jakaś tam, nie wiem, krok ku czemuś, jakieś przełamanie się, więc no. Ja się z wami już będę żegnał, po prostu. Tu nie będę przedłużał, ale elo.